Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Hearts of Iron 4. Moi drodzy, kontynuujemy kampanię Francją faszystowską. No i cóż, słuchajcie, ostatnio tutaj ciężkie walki trwają z... No przede wszystkim, słuchajcie, z Wielką Brytanię, no bo ostatnio żeśmy się niestety daliśmy się troszkę wciągnąć w ten konflikt. Ale cóż, tutaj niewiele na to poradzę. Walki w Chinach tutaj trwają. Niezwykle zażarte. Dobra, słuchajcie, puśćmy grać, aż czekajcie, co my tu mamy? Udało nam się tutaj złamać szyfry ostatnio Brytyjczyków. Wykorzystamy to oczywiście w dowolnym momencie. Dobra. Okej, tu na razie musimy czekać. Ty, mój kolego, gdybyś tak spróbował przycisnąć tych Chińczyków, to byłoby miło. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Gdybyśmy zakończyli wojnę w Chinach, byłoby miło, było mi milej. Mamy nowe średnie bombowce. To jest super. Potrzebujemy jeszcze teraz, tak, bombowce morskie nowe. Niestety te, które mamy, no to niestety już nam nie wystarczają. Dobra. Dobra nasza. Niech się robi. O, tutaj jeszcze są nasze dywizje, patrzcie. Tutaj żeśmy ich przyatakowali. Musimy tutaj mocniej uderzyć. Dobra, tu mamy nowe dywizje, niech się szkolą. O kurde, patrzcie, tutaj Brytyjczycy weci desant zrobili. No cóż, tutaj pod Delhi podchodzimy. No, nasze dywizje już zaczynają się rozjeżdżać. Dobra, tutaj nasze lotnictwo działa. Musimy tutaj się zablokować dostawy do Wielkiej Brytanii. Musimy ich zagłodzić, nie ma innej opcji. Dobra, tu mamy nowy cel narodowy. Coś tu jeszcze jest ciekawego do zrobienia. Flota zrobiona, lotnictwo praktycznie zrobione. To sobie zostawimy po wojnie, żeby się tym zająć. Tak, stworzymy Entantę, swoją własną frakcję. Dobra, na razie boostujemy sobie produkcję lotniczą. Potrzebujemy więcej maszyn. Przede wszystkim nowoczesnych maszyn. Zobaczmy sobie tutaj, ile mamy już naszych bombowców strategicznych, które ostatnio rozpoczęliśmy, także ich produkcję. Jeszcze troszeczkę czasu niestety trzeba na to poświęcić. Już się bałem, że coś tu się wydarzy niepokojącego. Coraz to więcej Amerykanów. Tutaj znowu w Lorient Brytyjczycy próbują desantu. No ambitnie, ambitnie. Tutaj znowu jakieś niepokoje. No tutaj rośnie niepokój. Działamy nieco bardziej zdecydowanie. Miejmy nadzieję, że zacznie to maleć. Te niepokoje. Też trzeba coraz to mocniejszych represji używać. Dobra, moi drodzy, w kilku miejscach przemy naprzód. To mi się bardzo podoba. Bo to oznacza, że w końcu może będzie przełom na froncie. Dobra, tutaj ładnie ich topimy. Jest naprawdę nieźle. Nasze dywizje tutaj zaczynają szaleć. Że nie tylko moje. Tu próby kontrataków Chińczyków na nasze pozycje. Nasze lotnictwo tutaj cały czas operuje. Musimy czekać na razie na bombowce strategiczne, bo bez nich ciężko będzie pokonać Anglików.
Dobrze, moi drodzy, ruszamy. A słuchajcie, trzeba to zająć raz a porządnie. Okej. No, tutaj nasze dywizje nie próżnują, widzę. Tutaj w Indiach też nacieramy. Zajmować tereny, zajmować. Moi drodzy, Indie upadły. Bardzo dobra wiadomość dla nas. Mamy nowe fabryki. Mamy nowe fabryki. Gdzie ja je przerzucę? Dobre pytanie. Dobra. Co takie braki tu są? Przerzućmy tutaj parę. Kilka fabryk. Chociaż nie wierzę, żeby to były braki. No nie, nie są to braki. Jezus. Nie wiem co. Czasami mi pokazują jakieś dziwne rzeczy tutaj się. Dobra, zwiększmy produkcję naszych samolotów. Dobra, moi drodzy, możemy wystawiać nasze bombowce. Mamy już ich 120, nawet więcej niż potrzebowałbym na pierwszą eskadrę. Tudzież dywizją, w sumie nie wiem jak to. Powiedzmy, że dywizjony to są. Niech się piloci szkolą. Dobrze. Dobra, moje wojska w końcu biorą się w garść i zaczynają nacierać na oddziały wroga. Napierać coraz to mocniej. 2 miliony Chińczyków żeśmy posłali do piachu. Chińczycy w ogóle z nami nie mają jak walczyć chyba, mam takie wrażenie. Wiecie, my używamy sprzętu z najwyższej półki, ciężkich czołgów, które zniszczyć nie jest łatwo. Bardzo silnej artylerii. W przypadku dużo mamy tej artylerii w naszych oddziałach. A z tego co widzę, artyleria w jednostkach chińskich to raczej rzadkość. Dobra, Indie są zabezpieczone. Tutaj zaraz to wszystko się sypnie. Bo tu już Niemcy i Włosi przerzucają wojska. By tu się ładnie szkolić. Tutaj nasze lotnictwo atakuje, gdzie tylko może. Tu jakieś walki Niemcy prowadzą. Nie. W to my nie idziemy. Dobra, w Chinach trwa ofensywa. Zimowa. Malaje kapitulują. Ostatnio na Malajach została zrzucona bomba atomowa, tylko nie wiem czyja. Dobra, to chyba znowu jakieś desanty próbują. No, coś tam żeśmy podziałali. Dobrze. Produkcja idzie pełną parą nowego sprzętu. To mi się podoba. Jakieś tu fabryki mamy do naprawy. Niech to zerknę. Tak, to i to. Naprawić to w pierwszej kolejności. Dobrze.
Naszych wodno-samolotów musi być więcej. Czy wodno-samolotów. Dobra, czekajcie, tu już mamy nowe myśliwce. Działać nad kanałem. Wy też. Tu działać nad kanałem. Przynajmniej na razie. Później przerzucimy się do działań nad Anglią. Zobacz, jak tylko nasze bombowce już będą, bombowce strategiczne już będą działać. To jakieś próby kontrataków ze strony chińskiej. De Gaulle kontuzja, to niedobrze. Dobra, tu ich ładnie topimy im te niszczyciele. A to oni topią nasze okręty podwodne. Jeszcze lepsze bombowce strategiczne. Tu jeszcze rozwijać. Dobra, tu sobie wymieńmy tą produkcję, że ta produkcja na razie troszkę ucierpi. Na tym, ale ile ich mamy? 57 na razie. Na razie ta setka będzie wymieniana. Skrupulatnie. Brakuje nam jeszcze tych bombowców morskich. Teraz będą jeszcze lepsze w produkcji, więc... Dobra, doświadczenie lotnictwa. Możemy sobie tak poprawić zawodność, zasięg, silnik. Dobra, zróbmy to tak. I wzrośnie niezawodność. Dobra, zwiększmy ich niezawodność. Musimy jeszcze nad konwersją popracować, żeby móc modernizować stare modele do nowych standardów. To będzie nam potrzebne. Na początku gry to nie jest istotny element, ale później z czasem jest coraz to bardziej, coraz to ważniejsze. Tutaj nawet, kurde, powstrzymali nasze natarcia. O, jak mi przykro, ciężki krążownik. Zatopiony, bardzo dobrze. O to chodzi. Mamy skurczybyków blokować. Dobrze. Niestety samolot żeśmy stracili. Tam szkolenie. Dobra, nowe bombowce już tu są. Ładnie, ładnie. To w miarę kontrolę nad niebie mamy. Dobrze. Mamy atakować cały czas alianckie jednostki na kanale.
Ach, tutaj ciężko się będzie przebić. Ach, tych lekkich czołgów mi brakuje. Cały czas mi brakuje lekkich czołgów, naprawdę. I tutaj ich produkcję. Jeśli ich produkuje troszkę więcej. Dobra, wiecie co? Za bardzo się rozdrabnia, mam wrażenie. Zmieńmy to. Tutaj damy im zwiad zmotoryzowany. Dobra, teraz te lekkie czołgi już nie są mi w ogóle potrzebne. Wywalić to i mamy dodatkowe kilka fabryk. Akurat 3 na wodno-samoloty nasze. Dobrze. I o to chodzi właśnie. O, tutaj atakujemy. Brzydali. No, tutaj mamy sporo. Mam przewagę ogniową nad przeciwnikiem. Nowe samoloty zwiadu. Dobra. Co my tu potrzebujemy? To byśmy potrzebowali. Czołgi podstawowe, ale na to jeszcze przyjdzie pora, mam wrażenie. Doktryny są. Dobra. Moi drodzy, potrzebujemy eksperymentów z rakietami. Potrzebujemy samolotów odrzutowych, potrzebujemy broni nuklearnej. To wszystko będzie nam bardzo potrzebne. Dobra, rozpocząć tutaj produkcję. Dobra, doktryny morskie się robią. Jakieś wodne samoloty przeciwnika tu są. Dobra, tutaj nawet idzie ta produkcja. Produkcja rośnie, to mnie bardzo cieszy. Tu jakieś próby desantu ze strony aliantów. Lądują w Normandii. Dobra, jednostki zgromadzić tutaj, zlikwidować mi ten przyczółek. Nie, zlikwidować.
sprytna jest rozbić tutaj Brytyjczyków. Jak oni śmieli tutaj w ogóle wylądować? O cholera jasna. Tu pod Bordeaux też wylądowali. To jest straciłem dywizję? Naprawdę? Zlikwidować opór z ich strony. Dobra. No, szybko, raz, dwa. Dobra, mamy to. Zająć. No, to działa, to działa, to działa. Bardzo dobrze. No, pozbyć się Brytyjczyków stąd. Kurde, zażarci. Będą mi tu robić desanty. Dobra. Uporządkowaliśmy to. I bardzo dobrze. Jak wy tutaj? Wy się tu jeszcze szkolicie. Dobra, ile mamy? Dobra, wystawiamy kolejny dywizjon bombowy. Szkolić się. Kurde, ciężkie walki tu są z aliantami. Ile jeszcze nam? 22 bombowce morskie nam brakują.
naprawdę... zlikwidować ich. W zarodku. Oni już stracili w takich atakach 400 tysięcy ludzi. To jest sporo. To jest naprawdę sporo. Dorzućmy tutaj, bo teraz będzie też większe zużycie tych ciężarówek. Też mamy jeszcze duże zapasy, ale kilka tysięcy żeśmy teraz wysłali. I żeśmy troszkę nam tego zeszło, bo prowadzimy ofensywę w Chinach. Może jest ona dosyć powolna, ta ofensywa, ale tutaj odległości są też ogromne. I słaba infrastruktura, co spowalnia naszą ofensywę. Chyba Turcja upadła. Tak, Turcja upadła. Jakieś tam grosze żeśmy dostali z tego. Republika Turecka. Co za Związek Radziecki. Zająć to. No są problemy z zaopatrzeniem. Są tu problemy z zaopatrzeniem. Wiem o tym. Więc tutaj nasze dywizje pancerne ładnie ich spychają. Dobra, tu mi się coś skorowało. Tak jest, okej, działać. Potrzebujemy manpowera. To też od razu, proszę bardzo. To są ziemie, które są o Czad. Dobra, okej. To od razu sobie wszystko zrobimy jako macierzyste francuskie tereny. W sensie włączamy je do imperium po prostu naszego. A mamy dwie kolejne dywizje. Do pana w Afryce. Dobra. Okej, wy jesteście gotowi do działań. Wy się szkolić. Jak my tu wyglądamy? No jeszcze mało, mało. Jeszcze troszkę za mało tych bombowców. Spokojnie, trzeba czasu. No, tutaj już jest różnie. Sporo myśliwców tutaj rzucili Brytyjczycy. Zobaczymy, na ile im ropy starczy. Na taką zabawę. Dobra, musimy zacząć tutaj tworzyć nowe eskadry myśliwców. Jeśli chcemy myśleć o zwycięstwie. Dobra, okej. Dobra, no zmień się. Wy tu. Dobra, spokojnie. Dobrze. Kolejna setka.
ćwiczyć. Dobra, potrzebujemy myśliwców i to jak najwięcej. Mamy tak, raz, dwa. Dwa, trzy. Trzy. Cztery. Cztery. Pięć. Sześć. I 7. To wszystko do szkolenia, na spokojnie. Dobra. Co wy tu kombinujecie? No i tu nie mają wcale aż tak dużej przewagi. A jest, moi drodzy, bitwa o Anglię trwa. Wiecie, no setka bombowców to nie jest dużo. Kurde, teraz duże straty po naszej stronie. Szkolić się. Dobra, mamy trzy nowe dywizje. Tutaj. Dobrze, moi drodzy, myślę sobie, że tutaj to na dzisiaj zakończymy. Mam nadzieję, że się dzisiaj podobało. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się, hej i do następnego. Na razie.